W komentarzu powiem, że w zeszłym tygodniu media obiegła smutna wiadomość o śmierci Stanisławy Ryster. Legendarna prezenterka była ikoną TVP, na antenie której prowadziła wielką grę. Dzisiaj odbył się pogrzeb gwiazdy, którą pożegnały rzesze fanów. Pojawiło się też wiele znanych twarzy. Żałobnicy umieścili na wieńcach pogrzebowych wzruszające słowa: Stanisława Ryster nie żyje. Informacja o śmierci legendarnej prezenterki ukazała się 4 kwietnia 2 2024 roku. Tragiczne wieści przekazał uczestnik Wielkiej Gry, a jego słowa potwierdziła rodzina zmarłej. Stanisława Ryster zmarła w wieku 82 lat. W pamięci widzów zapisała się jako prowadząca jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w historii telewizji. W Wielkiej Grze widzowie śledzili nie tylko poczynania uczestników, ale podziwiali też Stanisławę Ryster, która odznaczała się niezwykłą klasą i elokwencją. Pogrzeb Stanisławy Ryster. Ceremonia pogrzebowa cenionej prezenterki zaplanowana została na 10 kwietnia 2024 roku. Stanisława Ryster pochowana została o godzinie 13:30 na warszawskich Powązkach. Pogrzeb miał niezwykle uroczystą oprawę, nie zabrakło motywów znanych z Wielkiej Gry. Prowadzącą pożegnali najbliżsi przyjaciele, rodzina, fani oraz uczestnicy teleturnieju. Jak donosi jeden z portali, córka pani Stanisławy miała stracić przytomność po tym, jak złożono urnę do grobu. Wzruszające napisy na wieńcach dla Stanisławy Ryster. Na pogrzebie pojawiła się m.in. Zofia Czernicka oraz Wojciech Pianowski. Uczestnicy ceremonii nie kryli wzruszenia. Wyraz temu dają słowa umieszczone na wiązankach pogrzebowych przez żałobników, które chwytają ze serce. Na pamiątkowych wstęgach czytamy Przeżyliśmy z Panią przygodę życia. Dziękujemy uczestnicy wielkiej gry. Legendzie telewizji polskiej. W ten sposób żałobnicy oddali cześć zmarłej, która na zawsze pozostanie w pamięci widzów jako legenda TVP i ikona srebrnego ekranu. Składamy kondolencje całej rodzinie. Dziękuję, że jesteś z nami, do usłyszenia w kolejnym materiale.